Witajcie, dzień dobry. Dzisiejszy temacik będzie poruszony na Waszą prośbę. Otóż dostaję czasem zapytania, jeśli ktoś chce kupić sobie Kia pojazd, przykładowo Sida, ponieważ Sida widzieliście na nagraniu, czy lepiej sobie kupić jednostkę dwulitrową, czy lepiej sobie kupić jednostkę z motorem 1.6. Oczywiście mówimy o napędzie diesla, czyli różnicy 115 koni przy jednostce 1.6. bądź dwulitrowym silniku w kwestii 140 koni. I otóż mogę powiedzieć rzecz taką śmiało i spokojnie, jeśli chodzi o kwestię pojazdu przedliftowego, praktycznie rzecz biorąc różnicy nie ma. Zaraz skupimy się na jednostce silnika, natomiast jeśli chodzi o wnętrze pojazdu, to mogę powiedzieć śmiało i spokojnie, jeśli widzieliście mój pojazd dwulitrowym silnikiem, z czarną tapicerką, to już spokojnie możemy powiedzieć rzecz jaką. Jeśli chodzi o radio, to wszystko wygląda tak samo. Natomiast w jednostce akurat tutaj, w tym pojeździe, zamontowali coś takiego jak wejście na pendrive'a, czyli radio ma już USB wbudowane. Natomiast bardzo niemiłym mankamentem, który możecie się naciąć w pojazdach, które mają malowaną tapicerkę, to jest schodzący lakier, który schodzi na tapicerce. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, tak jak tu widzicie te mankamenty, to poza tym nie musimy się stresować. Jeśli chodzi o kwestię zużycia paliwa między jednym a drugim pojazdem, no niestety tutaj już rozbieżności są duże. Wiadomo, że zużycie paliwa jest to pojęcie względne, bo jeden ma cięższą nogę, drugi jedzie w terenie bardziej takim cięższym, czyli jeździ więcej pod górę, ktoś tam jeździ bardziej załadowany, ktoś jeździ z ludźmi. Więc tutaj, czy powiedzmy zmiana prędkości, duża prędkość, to wszystko ma znaczenie, więc tutaj kwestii nie poruszamy. Natomiast nie da się niestety ukryć jednej bardzo ważnej rzeczy, że jednostka 115-konna przy silniku 1.6 ma naprawdę kolosalną różnicę, jeśli chodzi o kwestię zużycia paliwa. W tego typu pojeździe spalanie według licznika, czyli według tego, co komputer nam napisał, jest 1.3. Mamy klucze, zapłon włączony. Tak jak widzicie, spalanie według wskaźnika jest 5.3. No ktoś by powiedział, chłopie, goniłeś może samochód na trasie delikatną jazdą. Otóż więc od razu pokażę, żeby to miało ręce i nogi. 83 zostało do CPN-u. Średnia prędkość przejechana pojazdu to jest 44 km na godzinę, co świadczy o tym, że pojazd się porusza na miejscu. Jest to odcinek, który został przejechany na 71 godzinach. 71, no jakoś tak, dobra. Może coś przekręciłem. W każdym razie przez 71 godzin pojazd przejechał z prędkością średnio 44 km na godzinę, co dało mu średnią spalania 5.3. Wiadomo, że to jest pojęcie względne ze względu na to, że czasem przyciśniemy mocniej, czego on nie skalibruje sobie. W każdym bądź razie nie ma co ukryć, że spalanie tego typu pojazdu z jednostką 1.6 naprawdę różni się bardzo dużo od jednostki dwulitrowej przy 140 koniach, która jest już stworzona, no wiadomo, po to, żeby była możliwość wyciśnięcia z tego pojazdu więcej. Bo jak wiecie, każda moc musi się z czegoś brać, nie z powietrza. Dobra, skupimy się teraz na jednostce, jeśli chodzi o kwestię silnika. Więc silnik w tym pojeździe jest z dwoma wałkami. Tak jak widzicie, jest to już pojazd, który na rozrządzie nie ma paska. Jest łańcuch zamontowany. No też nie sugerujmy się tym, że ten łańcuch będzie trwał wiecznie, ze względu na to, że wiadomo, o to też trzeba dbać. System zrobiony na układzie Boscha, czyli praktycznie rzecz biorąc, jeśli chodzi o kwestie opiłkowania, są bardzo znikome, jeśli chodzi o kwestię tych pomp. Tutaj mamy pompę zamontowaną już zupełnie inną.
Ta pompa jest pompą CP również, natomiast różni się tym, że posiada wbudowaną pompkę wstępną. Czyli jeżeli tego typu pojazd macie i chcecie porównać między dwulitrowym silnikiem a 1.6, to musicie wiedzieć jedną rzecz, że 1.6 pompki wstępnej nie ma. Do odpowietrzenia układu posiada pompkę zamontowaną na filtrze paliwa, czyli ten moment obrotowy musi nastąpić po prostu taki mocniejszy bądź dłuższy, żeby ten pojazd odpalił. Co różni się naprawdę od jednostki dwulitrowej ze względu na to, że w tamtym pojeździe jest pompka zamontowana w baku. Więc jeżeli macie pojazd 1.6 i nie słyszycie pompki, to nie szukajcie dziury w całym, bo tej pompki naprawdę nie znajdziecie ze względu na to, że wstępna pompa znajduje się, czyli pompa niskiego ciśnienia, znajduje się w pompie ciśnienia wysokiego. Tak to właśnie wygląda. Silniki nie można powiedzieć, że się pocą. Tak jak widzicie, ten pojazd akurat ma jakieś tam delikatne zapocenia, ale to... Wtryski, kurczę, wyłączyła się mi kamera. Wtryski siedzą od góry, zamontowane w deklu, więc jest do nich tutaj dostęp. Jeśli chodzi o kwestię turbiny, również jest wysoko zamontowana. Wszystkie wężyki są do nich, są dostępne. Znaczy dostępne w sensie dostępności z zewnątrz. Nie trzeba gdzieś tam się bardzo chować, nakładać. Jeśli chodzi o wyposażenie, jest bardzo zbliżone do silnika dwulitrowego. Jeżeli byśmy postawili, no to wiadomo, że sama jednostka troszeczkę inaczej wygląda ze względu na to, że dwulitrowy silnik posiada jeden wałek rozrządu, 16 również zaworów, natomiast tutaj są już wałki 2. No troszkę inna konstrukcja silnika, ale niemniej jednak spalanie tego pojazdu jest bardzo niewielkie. Dostęp do filtra oleju mamy zamontowany od przodu silnika, czyli spokojnie odkręcamy, po odcieknięciu wyciągamy sobie filterek, możemy go łatwo wymienić, gdzie w dwulitrowym silniku on występuje z tyłu za silnikiem. No również jest do niego dostęp, aczkolwiek no jest po prostu w innym miejscu zamontowany. Także póki jakichś takich większych awarii w tych silnikach niestety nie ma, poza jakimiś tam mankamentami drobnymi, które się zdarzają. Bardzo często, gęsto w jednostce, czy to jest 1.6, czy to jest jednostka dwulitrowa, zdarza się, że puści na skrzyni biegów, może nie na skrzyni biegów, tylko między skrzynią biegów a silnikiem, uszczelniacz, z którego nawale zaczyna się gdzieś tam coś pojawiać i kapać. No jest to niestety mankament. Te uszczelniacze są jakie są. To, że się go wymieni, to nie znaczy, że nie będzie cieku. No tak to się właśnie może zdarzyć. Ale myślę, że zarys już jakiś będziecie mieli. Tak jak widzicie, silnik tego typu, który jest, posiada brudną komorę silnika, jest nieczyszczony, niemyty, niezaglądany, ze względu na to, że praktycznie rzecz biorąc nie ma po co do takiego silnika doglądać. Praktycznie rzecz biorąc odpał, sprawdzamy tylko, czy jest olej, wiadomo, przed, i na tym jest koniec. No. Także myślę, że ten film może komuś się przydał, może nie. A jeżeli będziecie mieli pytania, coś tam będziecie potrzebowali, śmiało możecie pisać. Będę się starał pomóc. Jeżeli czegoś nie odpisuję od razu, no to proszę Was o litość. Setki komentarzy od Was zostaje. Niestety, wierzcie mi, gdybym chciał każdy komentarz odpisać w danym dniu, w danym terminie, w danej godzinie, nie byłoby to realne. Dlatego, że następnego dnia dostaję kolejne. No i niestety, jak ma znajduję chwilę, to sobie siądę. Jak nie mam tej chwili, to musicie się uzbroić w cierpliwość. Jak tylko mogę, to odpisuję. Także póki co na razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeżeli kupujecie, śmiało, spokojnie możecie sobie kupić jednostkę 1.6. Jeżeli potrzebujecie mocniejszego buta, tylko uwaga, dzisiaj na ograniczenia, to 140 tak naprawdę się Wam nie przyda. Jeżeli Wam zależy na pojeździe, który będzie bardziej ekonomiczny, miał spalanie, to stanowczo wchodźcie w jednostkę 1.6. Mówię co chwilę jednostkę. Dobra, kupujcie silniki 1.6, żeby nie było, że to jednostka, tylko silnik 1.6. 115 akurat, którą widzicie, spokojnie, śmiało mogę polecić, co nie znaczy, że może się nie wydarzyć jakiś problem, nie? No właśnie, tak to może wyglądać. Także póki co, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie, cześć.